Elegavit, Moniszka i Vornest. Vornest, któremu Elegavin w tym momencie siedzi tutaj na kolanach, jest bardzo uchachana. To jest osoba, która wysyłała donos na Elegavin, żeby w celu odebrania dziecka. Ja nie czaję, nie? Ja nie czaję, moi drodzy. Pale mi się to nie mieści. W mojej łysej pale mi się to po prostu nie mieści. Jesteśmy tak na plaży. Jeżeli będą chcieli do nas pisać... Mamy piasek. Tak, jesteśmy na plaży. Słuchajcie, siedzimy na leżaka. Jak będziecie chcieli do nas pisać, to tylko na TikToku, bo tylko TikToka czytamy. O, ładnie wygląda. On słał do nas na nią, a ona siedzi mu na kolanach. Dokładnie tak. Ty masz jakiś filtr? On ma, słuchajcie, filtr odmładzający. Bo słuchajcie, tak ładnie wyglądam, nie mam ani jednej zmarszczki. Prawda? Bo... Ja może się mylę, ale doczytałem, że to jest właśnie ta osoba. Co? I jeszcze jest makijaż na oczy, są oczy podkreślone. Dobra, nie mam za dużo. Ale kombinator. Ale po co? Filtrem się wysyła. Tak, to ta osoba. Dziękuję za potwierdzonko. Pumpuję. Po co to mówisz? Zobaczcie, jak pięknie wyglądam. Zobacz, no. Monika. No. Filtry używa odmładzające Vornest. No, tak. Ale słuchajcie, Ela zaproponowała mi dzisiaj, że mam się z nią wykąpać. Ufanie. Ale mi się to w ogóle w głowie nie mieści. Autentycznie, są takie... Bardzo rzadko zdarzają się takie rzeczy, że ja po prostu jestem... Że jestem po prostu rozwalony, nie? I tego nie jestem w stanie za cholerę zrozumieć. On wysyłał na nią donosy, a ona z nim sobie teraz biwakuje, popija piwerko i siedzi mu na kolanach. Jak? Ale już chyba niczym nie zaskoczy. Nie mów takich rzeczy. Bo ona jak tak mówisz, to właśnie wywołałeś wilka z lasu i zaskoczy. A ja obrócę to stwierdzenie, że Ela siedzi na kolanach typa, co słoną na donosy. Typ pozwala siedzieć sobie na kolanach typiarza, na którą słał donosy. 60 przy tym to pikuś. Czyli, że on wygranko, tak? Jak smakdzika, polecasz najbardziej? Ja klasyka lubię, chociaż nie pitch ostatnio mi wchodził, tak, że piłem drink za, znaczy pitch za pitchem, człowieku. To poczekaj, aż zobaczysz film o włamaniu, aż tak? Jestem na live'ie, jesteśmy sami, zupełnie sami. Charakter ma beznadziejny, ale figury zazdroszczę. Wyślijcie jakiś donate, bo coś martwię się, czy te donate działają. O właśnie, moi drodzy, ja też, wyślijcie jakiś donate, nie wiem, 100 euro? Nie 100 euro, 70 euro. Dla testu, bo nie wiem, czy coś się nie zepsuło, jakby coś. Da radę? Muszę zrobić takie miniaturki do dwóch dzisiejszych live'ów, bo... A zaś głosówkę włamania na Eli telefon, masakra. No coś tutaj chyba jest, tylko mi się opis nie chce włączyć. Znaczy tytuł. Elegavin włamał się do domu z córką. Z telefonu coś kojarzę, ale tak, nie wiem. Taki influencer, coś słyszałem. Aparat uszczał włamanie na telefon, elegavin przez Polkes. Zobacz opis. Boże jedyny, to strasznie brzmi. Vornest, trupiarz. Idź jakiś donate, bo coś martwię się, czy te donate działają. Muszę zrobić takie miniaturki do dwóch dzisiejszych live'ów, bo odwiedził mnie w Krakowie Adrian. Czekaj, jak on robi miniaturki do live'ów? Jakieś takie bardzo wymagające? No. Napis dodaje. No to faktycznie. Trochę się kobita na płaci. Andrzej Knaga, tajemnicza wizja trzech grubasów, Polka, Pyralka, Piotr, afera porwania, Boże jedyny, to już nie, to jest za grubo. Lewusz, czyli Vornest, trupiarz. To jest taki influencer, który wszystkich nagrywa i wszystkim dokucza. On już szukał kontaktu ze mną od 2 lat. Miesiąc pracy miniaturki pierwsza klasa, no lepsze niż moje na pewno. I miałam do tego duży dystans, ale w końcu się zgodziłam na to. Spotkaliśmy się z Moniką i z nim. Lol, Mati, ale cię sparafrazowała. Wiszcie do niej, bo nie wiem, czy działają. On ogląda moje live'y i później, o, to sobie zapiszę, to wykorzystam, może się ktoś nabierze. Najpierw... Tylko ja serio mówię, ja nie chcę, ja absolutnie was nie chcę nabrać. Tylko ja tak z obawy mówię takie rzeczy. Poszliśmy tutaj do Strefa Zon za Krzówek. Posiedzieć sobie, napić się tam jakiegoś piwa, czy tam różnych napoi. Kupił mnie i Monice lody. O, fajny ziomek. No a potem mu zaproponowałyśmy, żeby poszedł z nami popływać. Z tym, że on nie miał kąpielówek, więc nie pływał. Tam było głęboko, Monika nie chciała pływać, bo się bała, więc w zasadzie jedyną osobą pływającą byłam ja.
Moi drodzy, ja... No, słuchamy. Jestem skłonna z każdym hejterem się spotkać, dlatego że do mnie przyjeżdżają codziennie widzowie różni i nikomu nie odmawiam spotkania. Także... No ja myślę, Ela. Nawet w to nie wątpiłem. Jak przyjedzie Albus i Zaria, to też się z nimi spotkam. Kiedyś Albus i Zaria byli w Krakowie i tylko mnie śledzili. Ja mogli zaproponować normalne spotkanie, by się ze mną spotkali. I jeszcze wszystko, co mówiłam, nagrywał drugim telefonem. Również poza TikTokami wszystkie prywatne informacje. Zauważyłam, że nagrywał sobie. No i dobrze, no. Ona się spotka nawet nie z każdym hejterem, tylko po prostu z każdą osobą, która coś jest w stanie jej zafundować. Matiasz do Eli też się z tobą spotka. Powiem ci, że jak byłem w Krakowie z Izą na konsultację operacji, to miałem taki pomysł, kurde, może podjadę pod jej chałupę. Znaczy, pod jej chałupę tylko po to, żeby, wiecie, żeby zrobić sobie zdjęcie, że jestem w słynnym miejscu, nie? Ale sobie pomyślałem, kurwa, gdyby nie ta sytuacja z córką, to faktycznie mógłbym. Ale jako, że wydarzyła się ta sytuacja z córką, no to nie ma absolutnie takiej szansy, że ja sobie będę jeździł tam i sobie z tego śmieszkował. No nie ma szans. Są takie rzeczy, że już kończy się śmieszkowanie, tylko no mówię, absolutnie. No to jakbym wstawił takie zdjęcie, to wiem, jakie komentarze były, nie? Niektórzy było, oho, zajebiście Mati, ale beka. A niektórzy mówili, ej Mati, no ale mówisz, że potępiamy ją. Mówisz, że odebrali jej córkę, że ten człowiek nie ma miejsca w internecie, a iż pod jej chałupę, nie? Także dobrze tego nie zrobisz. Tak, tak, no, absolutnie. Nie ma problemu. Marek dodał zdjęcie, jak trzyma za rękę nową kobietę. Ciebie nigdy nie traktował tak romantycznie. Te donaty w ogóle tak szybko lecą. Jeszcze śmiesznie jest, że one tak szybko są czytane. Ciebie się brzydził i wstydził, a nową kobietę... Oliwia, o 22 pewnie, wiesz? ...o się chwali. Leżą teraz na plaży... Ale może wcześniej. ...wtuleni, zakochani, a ty... Ja bym ci cisnął za takie coś. Prawidłowo. Siedzisz sama w tej dusznej norze i żebrasz o 5 zł. To... Ela, no... Dziękuję za 5 zł. To znaczy... Słuchajcie, muszę się wam do czegoś przyznać. O! Postanowiłam od dzisiaj być singlem. A myślałem, że od dzisiaj nie pić. Nie tym razem. Moi drodzy, 1400 osób. Siemano wszystkim, jeśli ktoś nie subskrybuje, zachęcam serdecznie do pierwsze. A po drugie, ja wiem, że się powtarzam. Ja wiem, że się powtarzam, ale jak oglądam na przykład czyjegoś live'a i ktoś nie wspomni, to sam zapominam. Zostawcie, moi drodzy, lajka. Ja wiem, że nie będzie 1300 osób i 1300 lajków, ale może zróbmy sobie takie pół, jak jest na przykład 1000 osób, to 500 lajków, a jak na przykład jest 1400 osób, to niech będzie 700, może. Zapraszam do lajkowania. Uświadomiłam. Myślę, że gdybyś jej nie wyjaśniał, to nie miałaby oporów, żeby cię podrywać. Asia Makota, jestem święcie o tym przekonany. To jest przerażające, ale jestem święcie o tym przekonany, że... Bo ona wielokrotnie mówiła, zanim ją ucisnąłem bardzo mocno, to ona mówiła, że jestem przystojny i ona by się chciała ze mną spotkać. Ona tak przecież mówiła sama, otwarcie. I ja jestem święcie przekonany, że Ele Gavin bardzo łatwo poderwać. Bardzo, bardzo łatwo poderwać. I nie będę się w ogóle... Zajwał kierownik imprezy, oczywiście. ...fiszować, że jestem w jakimkolwiek związku. Tak, hej, hej. Natomiast... muszę się przyznać, że... od 1 lipca miałam... dwóch... kochanków. Bardziej niż pewno to było, nie? No, jakby nawet nie mówiła tego, ona inaczej. Jak ona powiedziała na przykład, że miała 10 kochanków od 1 lipca, ten powiedział, no okej. Okay. Tak byście wy mi napisali, byłem gdzieś w sklepie. Okej. Okay. To jest coś takiego, nie? Najpierw był u mnie taki kolega, youtuber. Raper. O, proszę bardzo. Tydzień. Jezu. Kto to był? A teraz przyjechał inny mój widz. I ja sobie postanowiłam, że... Ona po prostu, jest coś takiego, że się do Eli przyjeżdża na tydzień, robi się z nią kimci-rimci i sobie ona, i przyjeżdża kolejny. Ja pierdzielę! Logan Paul? Nie będę się już interesować jednym mężczyzną przez 2 lata, tylko co tydzień, co miesiąc... No chyba, że ma razem. Będę sobie znajdować kogoś innego. No, postanowiłam się pocieszyć. Ja chciałam podziękować bardzo hejterom. Fajnie, że tam zorganizowaliście te wakacje Markowi. Bardzo tygodniowy okres próbny. Dobrze. I w ogóle ci to nie rusza, Ela, nie? Że Maras pojechał na wakacje. Absolutnie.
Absolutnie. Dlatego, że to się już robiło nudne wszystko. No dobra, niech będzie, na 700 lajków wyślę fotę petardy Matiemu. Ej, weź 700 lajków, dobijamy. W końcu doczekam się fotę petardy od Jakuba Michalskiego. I... Niech się badają. Zdróbka im życzę. Nie szło w Podobno Mr. Beast, podobno Mr. Beast też się wybiera na cyglarską. Nice. Baza wirusów została zaktualizowana. Dla mnie tak naprawdę lepiej jest, żebym miała taki wizerunek singla. Queen of the Hated. No i od czasu do czasu sobie biorę jakiegoś kochanka. Ja już nie chcę być z nikim w żadnym związku, zamkniętym czy otwartym. Niestety związki to... Piwo, wino, wódka od razu, nie? Nie jest nic dla mnie... O tym mnie przekonało moje... Alkohol, sierociniec, drama. Alkohol, mops, policja. Moje małżeństwo. Alkohol, mops, maras. Znajomość z Markiem, ale też z kilkoma innymi chłopakami, których poznawałam wcześniej. Ja się nie nadaję do żadnych związków. Cimci, rimci, tygodniowy pobyt za donatem. Tak, dokładnie tak. I oni tak z nią w tym brudzie? Nie wiem. Mi się to w głowie nie mieści. Jak? Bo za dużo było tych przykrości, to... Troszeczkę tak samo teraz jest, jak było z moim mężem, mianowicie z moim byłym mężem. Ja Andrzeja bardzo kochałam. Andrzeja? Byliśmy małżeństwem, urodziłam mu córeczkę, oczekiwałam, że będzie się... Spijanie po innych, nie? Opiekował, ale on bardzo mnie źle traktował w czasie małżeństwa, cały czas, od samego początku, od dnia ślubu prawie. I... Cały czas mnie krzywdził, wykorzystywał finansowo i wszystko musiałam robić i załatwiać. I potem nagle się przyznał, że właściwie to on mnie nie kocha, że mnie zdradza i że chce odejść. O, proszę bardzo. Ja tak w pierwszym momencie się tym bardzo przejęłam, ale tak sobie pomyślałam, dobrze, chcę odejść, to niech odejdzie. I słuchajcie, przyjdzie czas, to wyjadę. Wyjdź. Nie ma w ogóle żadnej opcji, żebym wyjechała gdzieś na wakacje, dopóki moja córeczka jest w domu, dziecka nie może. Ona też nie była na żadnych wakacjach. Wiecie, że w tych domach dziecka nie zabierają dzieci na wakacje. Ale czemu, Ela? Czemu się ograniczasz przez córkę w domu dziecka? Goń marzenia. Może ani w góry? Bo już jest połowa lipca i siedzi cały czas w Krakowie, a w styczniu, w lutym i w marcu też siedziała w Krakowie i w ogóle nigdzie nie była przez pół roku. Kraków na... Hej, Sandro, jak można to u niej w mieszkaniu z nią robić i mieć w głowie, że to dobry pomysł? Niech nie dość, że syfa dostanie chłop, to jeszcze ona ma większy przebieg niż auta Sebastianów? No ja tylko przeczytałem tego tutaj jakby coś, to nie są moje słowa, Ela, don't call police on me. Najbardziej zanieczyszczone miasto w Polsce i te domy dziecka trzymają tutaj dzieci i nie wywożą ich nigdzie w góry, ani nad morze, ani nad jeziora. No ja a w czasach komunizmu ja jeździłam za jakieś marne grosze. Nigdzie się nie ruszę już na żadne wakacje, dopóki Czemu? Moja córka nie wróci do domu. Czemu? To jest szantaż, widzicie? Jak moja córka nie wróci do domu, to nie pojadę na wakacje. Nie no, Ela, zrobimy wszystko, żebyś pojechała. Tak na tym zależy. A jeśli ona nie wróci, ja nigdzie nie pojadę bez niej. Także jak ona nie wróci, to... No chyba, że nad jeziorko poopalać się, wypić jakieś piwerko, to oczywiście coś innego. Ale nigdzie dalej. Nigdzie dalej. Pojedzie? Mi się też tak wydaje. Jak Maras powie, Ela, chodź nad morze, porobimy live'y i coś tam jeszcze, to ona powie, no, dobrze. Ewentualnie do Marka nad morze. JH, myślimy bardzo podobnie. Zakład, że jak jej wykupię 7 dni all inclusive, to nawet się nie zajęknie. Nawet nie all inclusive, wykup jej 7 dni, wiesz, tak po prostu nad morzem. Nie all inclusive, tak po prostu. I karton zupek chińskich, to ona od razu. Pizza nad morze, nie? To już nie będzie live'ów. Pamperem w góry miała jechać, dokładnie. Ani niczego. Jeździłam sobie nad morze po 2 miesiące przez kolejne lata, będę chciała, to sobie gdzieś wyjadę. Na razie nie mogę, bo muszę listy polecone z sądu odbierać i tam inne rzeczy, nie? Z Markiem, na Marku tak naprawdę nigdy mi nie zależało, ja go wcale nie kochałam. Zajebiste. To wszystko było... Miało nie być live wtedy, więc teraz muszę wybierać. Przepraszam bardzo, ale muszę dziś zrobić, ponieważ w piątek live z komentowania. No i muszę, ponieważ w każdej... No nie wiem. Wcale się nie lubiłam z nim spotykać, nigdzie z nim jeździć i nie... Absolutnie. I te wszystkie nagrania i te zdjęcia, które można znaleźć bardzo łatwo w internecie, jak oni robią ze sobą wszystko.
to też objaw tego, że ona go wcale nie lubiła nigdy. Ma to sens. Było mi z nim dobrze w łóżku. Wykorzystałam po prostu Marka, tylko i wyłącznie do tego. Lanel, a ja? No a ty nie. Żeby zrobić na złość różnym swoim... I to, że nadal oni im pierdzieli po takim czasie, no dokładnie tak. Mężczyznom, którzy mnie kiedyś tam zostawili, na przykład były mąż, ale też, też 2 lata temu miałam partnera, który się ze mną rozstał i tam inne osoby. Ja to po prostu robiłam tylko na złość dla tych mężczyzn. Marek to był tylko aktor w moich filmach. Przyjeżdżał raz na 4 miesiące, na 3 dni. Jasna dupa. A to co on robi... Jak... Ile było? 25? 51, bo wiesz, 51, kurczę, Poseidon tak płacił. 25. Tego nie widzę, to mnie to w ogóle nie interesuje, nie jestem w ogóle o niego... Andrzej Zęba się wszystkim zajmie. Dokładnie tak. Andrzej Zęba już pisze donosy na wszystkich. Na Marka przede wszystkim. O, Akari Lanel, już, no, 60. Zazdrosny. Nigdy nie łączyłam z nim żadnych planów ze względu na... Ja no zajebo, cię w życiu mnie oszukał, człowieku. W życiu mnie oszukał. Różnice wieku, środowisk. Sequest 133, dziękuję bardzo za subskrybera. Kto nie subskrybuje, zachęcam serdecznie, moi drodzy. Oczekiwań, sposobu bycia, mentalności. On był tylko aktorem w moich filmach. No i bardzo fajnie, stwierdziliście, że już koniec i teraz muszę poszukać sobie innego aktora. No i koniec, nie? Show must go on. Ale... Przypominam jedynie, moi drodzy, że owe słowa, show must go on, powiedziała Ela w dzień po tym, jak odebrali jej córki i ona odpaliła live'a, w momencie, gdy kupiła sobie nowy telefon. Tańczyła sobie, śpiewała piosenki, ogólnie była uchahana i tak dalej. Pozwólcie, że na temat Marka nie będę nic mówić. Albo na przykład chociażby teraz, w lipcu, tak, przyznaję się, z 2 chłopakami się spotkałam. Jakby ktoś jeszcze nie słyszał, to Ela się spotkała z 2 chłopakami. Boże. Chłopakami. Czemu ona nie mówi z mężczyznami? Bo chłopak to tak brzmi, jakby byli chłopacy tak 20-25. Ja pierdziel. Bo najpierw właśnie z takim youtuberem, raperem, który był u mnie, ale no coś mi tam się nie spodobało. Fajnie, miło spędziliśmy tydzień, ale tak ogólnie to doszłam do wniosku, że... Bo Ela ma nadal o 17 lat, czego nie rozumiesz? Młode i za bardzo zwariowane. No a teraz sobie podrywałam takiego widza. Bo ona się spotka z 20-latkami. Jak ona może poderwać widza? No nigdy, to nie ma czegoś takiego, że ona podrywa kogoś. Tylko ktoś po prostu przyjeżdża do niej, bo chce mieć łatwe... Łatwe, ale jak w takich warunkach, no? Jak? Ja poznałam Marka i myślałam... Bo jeden był niepełnoletni. Nie. Jeśli coś nie jest potwierdzone, nie gadałem o czymś takim. Błagam. Że on jest taki spokojny, miły. Bo nam zacznie wyobraźnia zbyt mocno działać. Po prostu linijny. Przyjechał do mnie w kwietniu. Gdzie rozum i godność człowieka, dokładnie. Wielkanoc był taki czuły, zakochany. A okazało się, że jak mnie nie było w domu, to nagrywał moją kuchnię i zbierał materiały na mnie, żeby je potem wszystkie dać do internetu, jak wróci do siebie. I w maju dał do internetu nagrania, że miałam bójkę z moim mężem. Nagrał moje mieszkanie w czasie tutaj pobytu oraz ujawnił, że wbrew zakazu zbliżania kontaktuje się z córką. Ujawnił też, że mam wstrzymane prawo jazdy i jeżdżę bez uprawnień. Mhm. I Mateusz, dziękuję, że subskrybujesz, bardzo mi miło. Wszystko... W porządku jesteś, Mateusz. Ujawnił do internetu w maju, a w kwietniu był u mnie tydzień. Kochał się ze mną, jadł u mnie, smażył. Zaraz. Że mu to nagrywał moją kontakt. Doszłam do wniosku, że za młody i za bardzo zwariowany. Co młody, bo Jezu. No a teraz sobie podrywałam takiego widza. Widza? Ja poznałam Marka i myślałam, że on jest taki spokojny, miły, prostolinijny. Przyjechał do mnie w kwietniu, na Wielkanoc był taki czuły, zakochany. Nie, okej, okay. Mówiono o Marku. Myślałam, że o kimś innym. A okazało się, że jak mnie nie było w domu, to... Okej. Okay. Ujawnił też, że mam wstrzymane prawo jazdy i jeżdżę bez uprawnień. I Marek wszystko ujawnił do internetu w maju, a w kwietniu był u mnie tydzień, kochał się ze mną, jadł u mnie, smażyłam mu jajecznicę, woziłam go po samochodem. Tam jest zdjęcie z tym 17-latkiem. Co ty mówisz? Kanał Słoneczna Pasieka, co ty mówisz teraz do mnie? Co ty mi teraz w ogóle mówisz?
Kulisy intrygi Eli... No nie gadaj. To jest... To jest 17-latek? To tak, siedzimy sobie na ławeczkach, tam w tym parku, obok niej. Znaczy parku, no. I Ela... Ogrodów belwederskich, tak? Słucham? O, ogrodów belwederskich. Tak, ogrody belwederskie. I Ela wyskoczyła z pomysłem, żeby jej kupić dwa piwa. I to mówię, no dobra, no kupię. Ale czemu tak zaproponowała, że dwa piwa? Co, ona nie mogła sama sobie kupić? Stwierdziła, że już ją znają na stacji i tam menadżer tam niechętnie do niej podchodzi. Bo powiedział albo jedno duże, albo dwa małe, nie? Robiłam zakupy, dbałam o niego, a on wszystko, co nagrał w kwietniu, w maju dał do internetu. I tak było parę miesięcy. Nie chcę nikogo diagnozować czy obrażać, ale tak młode osoby, które robią to z nią, muszą mieć jakieś problemy. Ja myślę, że jak najbardziej obrażać. Parę miesięcy wcześniej i zawsze tak było, nawet zanim się pierwszy raz spotkaliśmy, to już donosił na mnie hejterom. Bo jak moja córeczka pójdzie do szkoły, to się wybieram właśnie do Władysławowa po sezonie, do mojego przyjaciela Edka. I sobie tam popływam cały wrzesień w morzu, a potem w Trójmieście, w Gdańsku zrobię sobie spotkanie z widzami. Tylko po sezonie, we wrześniu pojadę do niego, bo teraz jak są wakacje, tyle jest tam ludzi, są problemy z pociągami, to żoną, rozstał się z kochanką. Trzymał się za kraty i krzyczał, że jest myszką Miki. Możemy już przestać oglądać film Eli Gavin o podbojach jej. O podbojach jej? Bo jeszcze 10 minut przed nami. Ja dziękuję.